Uwaga, dzień dobry. Dzisiaj będzie o kaskach rowerowych. Siema, cześć. Kaskach Uvexa. Tak. Znana, lubiana, niemiecka firma. Znana z tego, że jest niemiecka, że jest bezpieczna, że ma, może często nie idzie za najnowszymi trendami designerskimi, ale jest bardzo funkcjonalna. Tak, ale w Uvexie a propos tych designów sprawdź, że oni na przykład mają tak, że jeżeli te kaski już wyglądają tak naprawdę jak z poprzedniej epoki, to robią nagle jakiś taki boom. Cała ta kolekcja jest odświeżona i to wszystko znowu stoi przez 5 lat, nie? Tak. No, bo to... Na przykład jak odświeżyli gdzieś te kaski właśnie MTB i pojawiły się te Quattro, których swego czasu na szlakach było po prostu mnóstwo. One się mega ludziom podobały, miały te daszki podnoszone do góry, współpracowały z Googlami i tak dalej. I jeszcze firmy takich, które miały te kaski, nie było na rynku zbyt dużo. No to faktycznie, to oni zrobili to 5 lat temu i nagle nic, znowu to wszystko stoi. No Uvex tak ma i też... tam pojawia się kolorystyka nowa i tyle, nie? Uvex jest taką marką, która ma wrażenie, że nie konkuruje z tymi markami, które idą w trendy, natomiast ma swoje grono zwolenników ze względu na to, że Uvex jest wierny pewnym rozwiązaniom. Tak, ale popatrz też, że oni ofertę mają gigantyczną, nie? Bo oni te kaski robią po prostu do wszystkiego. No mają też oversize'y. Tak, oni nawet mają jakieś, nie wiem, okulary do BHP, wiesz, takie, no naprawdę, ofertę mają gigantyczną. No i to jest takie właśnie patenty, że na przykład wiele kasków Uvexa ma dalej. Na narty, na deski, na rowery, więc siatki przeciwko owadom. Odświeżyć to faktycznie może być problem, żeby to robić co roku, nie? No tak, ale faktycznie jest tak, że są takie rzeczy, gdzie popatrz, już dzisiaj naprawdę mało który kask z wyższej półki ma siatkę przeciwko owadom. W Uvexach dalej ma, w Uvexach znajdziesz, nie wiem, właśnie te rozmiary oversize, takie na dużą głowę. Popatrz, że oni też dalej obstają przy, nie dają jakieś rozwiązania typu boa, cokolwiek innego. Mają swoje sprawdzone działa. Tylko u nich cały czas jest to takie skokowe zapięcie, które ja w sumie bardzo sobie chwalę. Takie ala trochę skuterowo-motocyklowe, nie? Tak, nie ma żadnego boa, tylko jest cały czas jakieś ich autorskie rozwiązanie, więc to jest spoko, nie? Dobra, dawaj, co ty tu dzisiaj przygotowałeś? Tak, no mamy dwa modele Quattro. Na pierwszy rzut oka w zasadzie nie różniące się niczym, natomiast kwestia się rozwiązuje, jak to wygląda w momencie, kiedy obrócimy te kaski. Jeden z nich ma oczywiście wkładkę MIPS, więc od tego roku w zasadzie w naszej ofercie też są modele Quattro z MIPS-em. W poprzednich sezonach tego nie było, więc jeżeli ktoś nadal poszukuje takiego kasku i chciałby właśnie go sobie kupić z MIPS-em, to jak najbardziej mamy coś takiego. Szybka to ściąga. MIPS to jest system takiej wkładki, która ma za zadanie zmniejszać potencjalne ryzyko uszkodzeń mózgu albo po prostu przeciążenia. Obrażenia wewnętrzne, wszelkie krwiaki, jakieś takie rzeczy przez to, że właśnie rozkłada energię przez rotację. Kulką w kulce, że tak powiem. Czyli ta wewnętrzna strona kasku może się w pewnym stopniu przemieszczać względem zewnętrznej i pochłaniać energię. Wtedy się przemieszcza kask, a nie mózg. Dokładnie, tak to wygląda. Tak. No i to, co właśnie Jan wspomniał, jest właśnie ta siateczka. Jest tutaj fajne wykończenie tego kasku z przodu. Z tyłu właśnie jest to ich autorskie rozwiązanie z takim lekkim gumowaniem, więc to też nie powinno Wam się ślizgać. Ilość otworów wentylacyjnych jest mega duża, więc tutaj też gdzieś tam latem, nawet w te najcieplejsze dni, nie powinno być z tym problemu. Coś, co chwalą sobie wszyscy właśnie endurowcy jeżdżący w goglach, że można sobie podnieść daszek, gogle nasunąć. Nie ma niestety z tyłu żadnej wpinki pod te gogle, ani jakiejś takiej matowej powierzchni, wręcz jest błyszcząca, więc tutaj te gogle gdzieś tam mogą się zsuwać. Nie są silikonowane, to będą jeździć. Może to być problemem, więc też należy sobie najlepiej ten kask po prostu mierzyć z goglami, których aktualnie używacie. Jest też InMold pociągnięty właśnie tutaj też dołem, więc ten kask nie będzie się gdzieś tam odgniatał, uszkadzał od takiego zwykłego przechowywania, kiedy po prostu kładziecie ten kask. Jeżeli tego nie macie, to ten styropian zaraz jest tutaj powgniatany. Jest regulacja uprzęży, możecie sobie ją tutaj przesunąć. Uprzęży, jak dla kunia. Dokładnie, uprzęż jak dla kunia, uzdy. Tak. Regulacja uzdy. Jest ta właśnie regulacja tej głębokości, więc to jest też spoko, że możemy sobie ustalić wysokość tego. To jest istotne, zwłaszcza dla pań, które chcą mieć zawsze tutaj miejsce na gdzieś tam kuca, warkocza, więc zawsze możecie sobie to obniżyć i wtedy wypuścić sobie tutaj włosy albo dla jakiegoś metala. Tak, dla metala, dla kuca tak zwanego. Kuca. Więc to różnica jest oczywiście, ten model bez MIPS-a ma to samo, tylko nie ma MIPS-a, mówiąc dokładnie, pokrótce. Dokładnie. Jaka jest różnica w cenie, powiedz mi? Już Ci, drogi kolego, mówię, to jest 480 zł za model podstawowy i 618 za model z MIPS-em, więc moim zdaniem różnica nie jest jakaś powalająca.
pytanie, jak podchodzicie do Mipsa, bo wiem, że sporo ludzi nie wierzy w to, że to jest oszustwo, że to jest kawałek plastiku za 200 zł i tyle. Zawsze zadajemy to pytanie, czy wybierając kask, Mips ma dla Was znaczenie? Czy kierujecie się przy wyborze kasku tym, czy kask ma Mips, albo jakiś dodatkowy inny system podnoszący ochronę naszego mózgu? To jest też warto może wspomnieć, że Mips w ogóle nie wpływa na wygląd jakby zewnętrzny tego, nie poszerza jakby samej skorupy ani nic takiego, tak jak nie wiem, mieliśmy kaski z Wavesela w Bontragerze, gdzie one po prostu przez Wavesela robiły się gigantyczne, nie? Tak tutaj Mips kompletnie nie wpływa jakby w ogóle na skorupę tego kasku. Wpływa trochę na wagę, bo kask z Mipsem jest trochę cięższy, ale to przy kasku Enduro wydaje mi się, że akurat nie jest tak istotny. No ale na przykład, czekaj, możemy w sumie zobaczyć, jeżeli mamy tutaj dwa te same rozmiary, bo producenci zawsze podają wagę kasków, przynajmniej ci tacy bardziej szanujący się. Uczciwi. Tutaj mamy, no dobra, ten jest mniejszy na przykład, no ale tutaj jest 280 waga bez Mipsa. A ten z Mipsem to jest, panie kolego, 330. I to jest większy rozmiar. I to jest większy rozmiar. Czyli mamy 50 gramów, tak, różnicy, tak. A kask jest jeszcze rozmiarem. No to czyli no nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, jakaś gigantyczna różnica. W ogóle 280 gramów za kask Enduro to jest dobra waga. No, w ogóle. To jest mega. On jest leciuteńki. No, więc ale taka... no to przez to też właśnie, że to, co wspominałem, ilość otworów wentylacyjnych jest po prostu gigantyczna. Tak to wygląda. No i też strona wizualna trochę się odświeżyła, w sensie kolory taki trochę ten Nardo Grey. Jak macie Audi albo Skodę, albo tak, teraz ten kolor jest mega popularny, tak, nie? Taki możecie mieć na kasku podkładowy. Też. Tak. No i cóż, no i tyle w takim razie. Rozmiarówka jest, jak widzicie, tutaj mamy akurat do 61, tu mamy 52-57. Nie wiem, czy w tych kaskach jest też oversize dostępny, chyba nie, bo nie. On jest tylko w niektórych modelach dostępny. Taki gigantyczny rozmiar. Jest taki uweksie. Jeden uwek z gigantyczny, którego tutaj mamy na specyficzne uby i tam jest chyba powyżej 65 obwód, więc... No, dokładnie, uwek myśli o każdym, ale jak macie naprawdę wielki baniak, to w uweksie też coś się da poradzić. No niestety nie w każdym modelu, ale generalnie są... Jest szansa na ratunek dla waszej głowy, żeby była bezpieczna. Tyle. Dziękujemy. Hej. Na razie.